Uwielbiam jeździć elektrykami. Są szybkie, oszczędzam mnóstwo czasu śmigając legalnie bus pasami i całkiem sporo pieniędzy, parkując za darmo w strefach płatnego parkowania. Jest tylko jeden problem. Tak jak uwielbiam nimi jeździć, tak nie cierpię ich użytkować. Modelem IONIQ 5 Hyundai chciał zamknąć usta takim osobom jak ja, które mają już dość tych ściemnionych przebiegów, gdzie mieliśmy przejechać 300 km, a przejeżdżamy 150. Mieliśmy się ładować 20 minut, a ładujemy się godzinę 20. I tak dalej, i tak dalej. Jak to wyszło w rzeczywistości? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Na początek przepraszam za swój głos, byłem wczoraj na meczu i jeszcze do siebie nie doszedłem, ale mam nadzieję, że jakoś tam będzie się dało mnie zrozumieć. No i przechodzimy do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Hyundai IONIQ 5. I na początek garść informacji technicznych, żebyśmy wiedzieli w ogóle, co my dzisiaj oglądamy, co ja testuję, bo ta sprawa tutaj jest troszeczkę skomplikowana. To jest IONIQ z roku produkcji 2022. Dysponuje baterią o pojemności 73 kWh i posiada silnik o mocy 218 koni mechanicznych. Wcześniej gama wyglądała w ten sposób, że mieliśmy mniejszą baterię i 170 koni lub większą i właśnie 218 koni lub 306. Ja ogólnie będę podawał dane odnośnie tej wersji i tej jednostki, ale żebyście wiedzieli, jak to wygląda dzisiaj, to katalog IONIQa z roku produkcji 2023 wygląda w taki sposób. Mniejsza bateria to teraz 58 kWh i 170 koni mechanicznych, natomiast większa to 77 kWh i 229 lub 325 koni mechanicznych. Dobra, to tak ogólnie, a teraz przechodzimy do tego samochodu. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj silnik elektryczny o mocy 218 koni mechanicznych. Dysponuje on maksymalnym momentem obrotowym na poziomie całkiem pokaźnych 350 Nm i potrafi ten ważący prawie 2 tony samochód rozpędzić do 100 km na godzinę w czasie 7,4 sekundy. Bardzo ważną i myślę bardzo fajną informacją dla wielu osób jest to, że mamy tutaj napęd na tył. Jeśli chcielibyśmy natomiast nowego IONIQa, to napęd na 4 koła jest również dostępny, ale tylko w najmocniejszej ponad 300-konnej wersji. W tych niższych mamy również napęd na jedną oś, czyli właśnie na tył. No i dobra, to tak standardowo takie dane na papierze, a teraz przechodzimy już do samego auta. No i tak, zacząłem ten test od tego, że w przypadku elektryków bardzo często rzeczywistość rozmija się z tym, co jest nam obiecywane. No to może zacznijmy od tego i spróbujmy się zmierzyć z tym tematem. Czyli rzecz najważniejsza, zasięg. Hyundai obiecuje zasięgi na poziomie nawet 500 km w przypadku baterii o pojemności 73 kWh, czy 77, jak to jest teraz. Jak to wyglądało u mnie? Nie wiem, czy ta kamera zbiera i widzicie teraz ekran, ale ja mam średnie zużycie energii na poziomie 18,8 kWh, ale że tak powiem, nie patrzcie na to, bo to są niby 120 km, więc tak już w miarę obiektywnie, ale to są takie dane, gdzie ja bardzo dużo stoję, robię zdjęcia, nagrywam filmy, dużo jeździmy gdzieś tam, bardzo mocno przyspieszając, żeby to po prostu sprawdzić, nagrać i tak dalej, więc do końca na to nie patrzmy. Wyglądało to ogólnie w ten sposób. Jeżdżąc w mieście, jeżdżąc normalnie, ja zaraz powiem, co to znaczy normalnie, bo można tym samochodem jeździć troszkę nienormalnie, ale jeżdżąc tak, jak jeździcie swoim samochodem spalinowym, ja uzyskiwałem zużycie na poziomie 16-17 kWh. No i teraz możemy sobie to łatwo przeliczyć, bo jeśli bateria ma ponad 70 kWh, to bez żadnego problemu powinniśmy pokonać 400-450 km, może troszkę więcej. Więc te dane w przypadku IONIQa jakoś mocno z rzeczywistością się nie rozjeżdżają. I to plus. Po drugie, sam zasięg na poziomie 450 mniej więcej km w mieście już wygląda całkiem fajnie. Bo przestaje być tak, że ja pojadę rano do firmy, wrócę, pojadę jeszcze, załatwię trzy rzeczy, przejadę 120 km i w zasadzie za chwilę muszę tankować. Tutaj mam w zasadzie jeszcze kilka dni jazdy. Co więcej, jak zatankuję swój samochód, a tam nie jest mały bak, to ja po mieście zrobię jakieś 500 km, więc to są całkiem zbliżone wartości w końcu. I tak jak powiedziałem, mówię tutaj o jeździe normalnej. Więc teraz może słowo, co ja mam na myśli. Jest jedna rzecz, która w elektrykach mnie często denerwuje, bo ja widzę sam po sobie, że jadę takim samochodem w taki sposób, że cały czas patrzę na zasięg. Spadło 2, spadło 5, spadło 8, a powinno 6, a spadło 5, a powinno 10, więc super. I to jest być może to, że ja nie mam takiego samochodu na co dzień, nie posiadam na własność takiego samochodu, jestem do tego nieprzyzwyczajony, ale czasami walczę tutaj o każdy kilometr.
Takie może trochę dziwne do wytłumaczenia, ale spróbujcie sami, pewnie też coś takiego będziecie mieli. Ale właśnie dla takich osób, które będą walczyły o te cyferki, mamy na przykład łopatki. To oczywiście nie służy do zmiany biegów, tylko do zmiany trybów rekuperacji i stopnia odzyskiwania energii. I mamy tutaj trzy poziomy, 1, 2 i 3, a czwartym poziomem, zmienię sobie właśnie, mam 2, mam 3, jest tak zwany one pedal driving, czyli jadę w tej chwili wciskając gaz, odpuszczam gaz i zobaczcie, samochód praktycznie sam hamuje. Podjadę sobie jeszcze troszeczkę, nie używam w tej chwili hamulca, puściłem gaz, odstawiam nogę i zobaczcie, samochód praktycznie, czy nawet może nie praktycznie, tylko całkiem się zatrzymał. To po pierwsze może przełożyć się na przykład na zużycie klocków, po drugie w tym trybie odzyskiwanie energii jest naprawdę duże i w ten sposób możemy sobie tych kilometrów, czyli tych cyferek, nabijać za każdym razem jak jeździmy. Jaka jest tutaj wada? Ja uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, ale na pewno nie dla pasażerów, przynajmniej dla tych, którzy mają chorobę lokomocyjną. Ja wiele razy zauważyłem po kimś i też po sobie, bo ja taką chorobę mam. Testuję samochody, ale mam coś takiego, oczywiście nie za kierownicą, ale jak wsiądę na prawy fotel czy z tyłu, to ja to czuję. To jest znowu takie trochę ciężkie do wytłumaczenia, ale takie trochę nienaturalne hamowanie. Jeśli ktoś z Waszych pasażerów ma chorobę lokomocyjną, to ja nie polecam tak jeździć. Raczej wtedy lepiej wyłączyć tą rekuperację i hamować normalnie, hamować samemu. No ale jeśli jeździcie sami, albo że tak powiem, tego problemu nie ma, no to w ten sposób tych kilometrów możecie sobie nabić. Tylko oczywiście będzie się to wiązało automatycznie z czymś takim, że jak tu odzyskacie 2 km, tu odzyskacie 5, to będzie Wam potem szkoda nacisnąć gazu, żeby tych kilometrów nie tracić. I pół biedy, jeśli będzie chodziło o gaz. Ale zobaczcie, zaczęła się w sumie wiosna, ale pewnie za chwilę będziemy mieli śnieg, czyli jak jest po prostu zimno. Włączycie sobie ogrzewanie i na przykład z 200 km zasięg spadnie Wam na 170. Tak samo w lato. Włączycie sobie klimatyzację, znowu ten zasięg spadnie. Zwiększycie nawiew, włączycie radio i tak dalej. Czego byście nie zrobili, to wiadomo, że to zasilane jest prądem i zasięg automatycznie będzie spadał. Rozgaduję się na ten temat bardziej dla osób, które z elektrykami może jeszcze do czynienia za bardzo nie miały, a taki samochód im się spodobał i myślą o jego zakupie. Pewnie za chwilę wszyscy będziemy musieli myśleć o zakupie takiego samochodu, ale też już w to dzisiaj nie wchodźmy. No ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że tak to tutaj wygląda. Tylko teraz znowu wrócę do tego zasięgu, który oferuje Ioniq, no bo fajnie się spada z 400 na 350 niż z 200 na 150, bo to już wtedy robi się troszkę problem. Chociaż muszę dodać jedną rzecz. Jak ktoś kupuje samochód elektryczny, przynajmniej jeszcze dzisiaj, to zakładam, że posiada garaż i pewnie posiada jakiś inny samochód, bo jazda takim samochodem w trasę to nadal nie jest najlepszy pomysł, wiadomo, brak ładowarek. Więc jak masz garaż, jeździsz po mieście, to wracasz wieczorem, podłączasz samochód i czy on ma zasięg 200 czy 400, to wielkiej różnicy nie robi. Robi natomiast różnicę w trasie. Ja już też parę razy mówiłem, że mimo, że testowałem bardzo dużo elektryków, to żadnym nie odważyłem się na przykład pojechać nad morze. No bo jak miałem te zasięgi na poziomie 250 km, to wiedziałem, że na 100% będę musiał się naładować. A wystarczy, że podjadę pod ładowarkę, która chociażby będzie zajęta, czy nie będzie działać, no i mamy zonka. Tutaj przy deklarowanym zasięgu na poziomie 400-500 km wygląda to już troszkę inaczej, no bo powiedzmy do Gdańska powinienem dojechać. Ale znowu kolejna rzecz, bo ja powiedziałem o zużyciu w mieście, czyli że te 450, może nawet 500 km korzystając z tych wszystkich dobrodziejstw zrobicie. Tylko że wystarczy wyjechać na przykład na drogę ekspresową. Ja przy 100 km miałem zużycie już nie 16, ale bardziej 20. Przy 120 to już było raczej 25. Przy 140 to już było bliżej 30. Czyli jak widzimy, już nie 500 km, ale tniemy to na pół. I do tego Gdańska już raczej dojechać bym nie mógł. Także o ile w przypadku miasta, czy gdzieś jazdy pod miastem, takiej do 90 na godzinę, ten samochód naprawdę robi i wrażenie swoim zasięgiem i po prostu spełnia obietnicę, to nadal jazda w trasie takim samochodem elektrycznym, no trzeba po prostu uważać, czy bardziej planować. Dobra, mamy zasięg, mamy zużycie i jeszcze zostaje ładowanie. Ten samochód teoretycznie potrafi przyjąć ładowanie na poziomie 350 kWh. Tylko oczywiście życzę Wam powodzenia w znalezieniu takiej ładowarki, podobno takie są, ja nie widziałem. Ładując się taką standardową 50, taką jak mamy najczęściej dostępną, ładowanie gdzieś tam do 80% zajmuje około 50 minut, a jeśli chcielibyście się naładować z takiego zwykłego gniazdka, nie wiem, gdzieś tam macie domek i zwykłe gniazdko, podepniecie się, no to musicie zaczekać jakieś 37 godzin.
I to by było na tyle odnośnie tej części elektrycznej, a teraz spójrzmy na Ioniqa po prostu jako na samochód. I pierwsza rzecz, o której ja muszę powiedzieć. Jak macie inne wrażenie, to też prośba, poprawcie mnie czy napiszcie w komentarzu. Ale ja jak patrzę na ten samochód z zewnątrz, to ja w ogóle nie widzę, że to jest jakieś duże auto. A zobaczcie, rozstaw osi tego samochodu to jest równe 3 metry. To jest naprawdę bardzo dużo. Przekłada się to na wręcz ogromną przestrzeń we wnętrzu. Oczywiście jest tutaj parę patentów czy bajerów, które na takie wrażenie przestrzeni jeszcze wpływają. Po pierwsze, bardzo duże szyby, nie za duże słupki i takie rzeczy jak na przykład coś takiego. Możecie sobie tą konsolą ruszać. Nie wiadomo w sumie po co, no ale możecie. Zobaczcie, tutaj jest pusto. Nawet jak przysunę to na maksa, to nadal mam tutaj bardzo dużo miejsca. Tak samo zobaczcie z tyłu. Ja mam 182 cm wzrostu, siedzę sam za sobą i miejsca mam całą masę. Po pierwsze samego miejsca, po drugie mogę włożyć stopy pod fotel. Ja też będę zwracał na to uwagę, bo czasami zapominałem o tym mówić, a był z tym problem, więc tutaj tego problemu zupełnie nie ma. I podobnie nad głową, mimo że mam tutaj bardzo duży dach panoramiczny, to ja w dach nie uderzam. Naprawdę tego miejsca również nad głową mamy pod dostatkiem. No i zostaje nam bagażnik i tu również ciekawostka, bo to będzie w sumie nie bagażnik, a bagażniki, bo mamy dwa. Ten z tyłu, taki standardowy, dysponuje pojemnością 527 litrów. I tak jak ostatnio mówiłem w przypadku jednego samochodu, że bagażnik był większy niż na papierze, to tu jest troszkę odwrotnie. Ja mam wrażenie, jakby on był troszkę mniejszy. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jak bagażnik ma 500 litrów, to jest wartość, która w większości z nas powinna wystarczyć. Nie wiem w sumie, bo ja nie mam tego jak zmierzyć, czy nie umiem tego zmierzyć, ale ja mam wrażenie, że jest troszkę mniejszy, przy czym około tych 500 litrów powinno tutaj być, więc jest ok. Też ciekawostka, pod jego podłogą zmieści się na przykład płyn do spryskiwaczy i to jest fajny bajer, ale zobaczcie, co innego możemy zrobić z tym płynem, czy na przykład z kablami. Otóż możemy je wrzucić do bagażnika pod maską, ponieważ mamy tutaj dodatkowy schowek i w tym przypadku ma on ponad 50 litrów. Fajny patent, szczególnie, że w samochodzie elektrycznym praktycznie zawsze wozimy ze sobą kable i tutaj nie będą nam one zabierały miejsca z tyłu, bo możemy je wrzucić z przodu i mamy po temacie. No to jak jesteśmy przy ciekawych patentach, to jedźmy dalej. Pokazywałem Wam to, pokazywałem Wam bagażnik z przodu. To kolejną fajną rzeczą w tym samochodzie jest to, że możemy mieć elektryczną i przesuwaną kanapę. Z czym to się wiąże? Oczywiście możemy sobie położyć oparcie, przesunąć kanapę do przodu i wtedy bagażnik będzie jeszcze większy, a wręcz myślę, można powiedzieć, ogromny. Możemy też sobie oczywiście tą kanapę odsuwać i dosuwać i regulować miejsce na nogi. No i myślę, że samo to, że jest elektryczna, to też pomimo tego, że to działa trochę wolno, ale nie musimy się mocować z jakimiś dźwigankami, trafiać, szukać. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, tyle że troszkę wolniej. Ale to mi się naprawdę bardzo podoba. Też ciekawostka, żeby ruszyć kanapę z tyłu, nawet nie potrzebujemy tam iść, bo możemy to zrobić z poziomu fotela pasażera. W taki oto sposób. Kolejna rzecz z takich innych rzeczy to obsługa skrzyni biegów. I ja tydzień temu pokazywałem Wam Renault Austral. I on miał tutaj cztery dźwignie, gdzie dźwignia do zmiany biegów była nad wycieraczkami i to mi się cały czas myliło. I zobaczcie, tutaj skrzynię biegów obsługujemy również w okolicy wycieraczek, nie nad, ale pod. Przy czym przez to, że ta dźwignia się nie rusza, a po prostu przekręcamy jej końcówką, ustawiając sobie przód, tył czy parking, ani razu podczas testu tego samochodu mi się to nie pomyliło, co pokazuje, że można dźwignię zmiany biegów umieścić w tym miejscu i to nie będzie żaden problem, nawet dla kogoś, kto z czymś takim na co dzień nie jeździ. No dobra, pokazywałem te fajne rzeczy, to może teraz pora na kilka takich, które mi się tutaj zupełnie nie spodobały. I zacznę może od head-upa, bo ja wiele razy mówię Wam, że head-up to jest świetna rzecz, że w jakimś tam samochodzie zrobiony jest super. I w sumie sam zauważyłem, że praktycznie za każdym razem mówię, że to jest zrobiony super, więc ktoś może zapytać, no dobra, tu jest super, to gdzie nie jest super? No i tu z pomocą przychodzi mi Hyundai Ioniq. A o co konkretnie chodzi? Nie wiem, czy to się uda nagrać, ale ten head-up wygląda jakby był... Nie wiem, szukam słowa, taki trochę 3D i znowu nie wiem, czy to jest kwestia mojego wzroku, ale ja mam wrażenie, że on jest taki rozmazany, niewyraźny i to jest pierwszy head-up w moim życiu, który ja po dwóch dniach wyłączyłem. Ciężko mi się z tym po prostu jeździło. Niby widziałem prędkość, niby widziałem ograniczenie prędkości, ale przez to, że to było takie rozmazane i takie niewyraźne, to mnie to denerwowało, bo myślałem, że coś mam ze wzrokiem i
tak jak mówię, ja go po prostu wyłączałem, więc to jest przykład na niefajny head-up. Chociaż on ma takich parę graficznych bajerów, teraz też koło mnie jedzie, w fajny sposób pokazuje martwe pole, ok, ale tak jak mówię, mi się ten head-up nie podoba i ja bym go nie dokupił w tym modelu. Kolejna rzecz, obsługa klimatyzacji. No to wiecie, co powiem, ponieważ ona jest dotykowa. Cały plus, że nie została przeniesiona tutaj i najpierw musielibyśmy gdzieś wejść w klimat, chociaż w sumie musimy wejść w klimat, żeby na przykład zmienić sobie miejsce nawiewu, także to lipa. No ale plus, że na przykład stopnie, czy że tak powiem siła nawiewu, którą możemy zmienić sobie w tym miejscu, czy gdzieś tam ogrzewanie szyby i tak dalej, możemy to zrobić z tego poziomu, no ale nadal będzie to dotykowe, co znaczy, że trzeba w to po prostu trafić. No i kierownica. Jak być może zwróciliście uwagę, nie ma tutaj znaczka Hyundai'a, znaczka marki, który widać z daleka. Natomiast jak przyjrzymy się bliżej, to mamy tutaj takie cztery kwadraciki. Inni mówią na to piksele, bo w sumie tutaj pikseli z zewnątrz czy wewnątrz mamy całą masę. Ale co to oznacza? Bo to właśnie coś oznacza. Mniej więcej tyle, że to jest literka H pisana kodem Morsa. H, czyli Hyundai, wiadomo, ale jak spojrzymy na tę kierownicę, no to wizualnie ona, przynajmniej na mnie, wrażenia dobrego nie robi. Chociaż w użytkowaniu czy w dotyku robi już dobre wrażenie, a to jest w sumie najważniejsze, no ale mówię, wizualnie tak średnio. No i ostatnia rzecz, której ja zrozumieć nie potrafię, bo to jest bardzo nowoczesny samochód, no elektryk, bardzo dużo nowoczesnych rozwiązań. Android Auto czy Apple CarPlay po kablu. Nie jest to bezprzewodowe, nie umiem tego zrozumieć. Mam nadzieję, że w Ionikach z roku produkcji 2023 to już zostało poprawione. Nie wiem, bo z katalogu to nie wynikało, ale naprawdę to jest słabe, że w tak nowoczesnym aucie nie mamy tego bezprzewodowo. Natomiast samo działanie jest już ok, nic mi się tutaj nie rozłączało, działało to szybko, w ogóle ten ekran jest bardzo szybki. Wszystkie funkcje możemy sobie włączać szybko, prosto. Zobaczcie też jedną rzecz. To jest białe, ja zaraz też troszkę o tym powiem, ale jak komuś by przeszkadzało, wystarczy wziąć ustawienia, motyw, możemy sobie zrobić czarny i mocno się to zmienia, bo to wpływa w ogóle na wygląd czy odbiór tej całej deski. Myślę, że to jest fajny i potrzebny patent, bo każdy będzie chciał tutaj mieć coś innego. No i jeszcze jedna rzecz, zmienię sobie specjalnie na biały. Wiem, że tutaj są bardzo różne opinie, ale ja należę do tej grupy, która jak wsiada w jasne wnętrze, i nawet ma jasne zegary, ale przede wszystkim jasne wnętrze i ono jest jeszcze w bardzo fajny sposób podświetlone, to ja mam automatycznie kliknij kup teraz. Wnętrze Ionika, biorąc pod uwagę tę przestrzeń, tą panującą jasność, też dzięki dachowi, te jasne zegary, to jest jeden z jego największych plusów, ale tak jak mówię, mówi to osoba, która coś takiego, czyli jasne wnętrza, uwielbia. No to tutaj ja jestem naprawdę zachwycony. Chociaż zwrócę Wam uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo bardzo wiele osób, czy w zasadzie każdy, kto wsiada w ten samochód, nie umie zamknąć drzwi. Wszyscy ciągną za klamkę do otwierania drzwi. A nią się raczej drzwi zamykać nie powinno. Czemu? Ponieważ ten uchwyt wygląda, jakby był, tak jak w większości samochodów, przytwierdzony do drzwi. A nie jest. I to jest minus, jak ktoś nie wie, bo nie wie, jak te drzwi zamknąć. Jak wie, to oczywiście to już problemem nie będzie, ale to jest bardzo duży plus, bo jak macie tutaj oświetlenie ambiente, to przeważnie patrzycie na pasek, patrzycie na źródło światła, a tutaj ono jest schowane. I zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. Ja naprawdę jestem tym kupiony. Genialna rzecz. No i ostatnia rzecz z multimediów, mamy tutaj nagłośnienie Bose. 100 razy mówiłem, jedna z moich ulubionych firm i tak, żeby nie przedłużać, nie gra na poziomie mojej ukochanej Mazdy 3, czy powiedzmy Mazdy CX-60, ale gra naprawdę ok. Może nie będę się tym zachwycał, ale myślę, że dla większości klientów będzie to coś, co będzie spełniało ich oczekiwania w 100%. Naprawdę gra to całkiem ok. Zobaczcie jeszcze na jedną rzecz odnośnie kamerki, bo to, że jest 360 to spoko, ale mogę sobie zrobić coś takiego i zobaczcie, możemy sobie przekręcać i to jest o tyle fajne, że to co widzimy dookoła jest w miarę zgodne z rzeczywistością, bo często to właśnie tak nie wygląda, tutaj tak jest i naprawdę mi się to podoba, bo to po prostu działa i fajnie, ciekawie wygląda. Także bardzo fajna rzecz. Ionik to auto miejskie i raczej tak będziemy go traktować, dlatego trzeba wspomnieć, że zwrotność to, bardzo delikatnie mówiąc, nie jest jego najmocniejsza strona. Za to podgrzewany jest cały wieniec kierownicy. Wspominam o tym, bo wiem, że dla niektórych z Was jest to istotne. Na kierownicy mamy przycisk Drive Mode. I on oczywiście powoduje przełączanie między trybami Eco, Normal i Sport. I to jest jeden z tych samochodów, gdzie to naprawdę czuć. Między Eco a Sportem jest po prostu przepaść. Zobaczcie też, że sama zmiana trybów automatycznie powoduje zmniejszenie lub zwiększenie zasięgu. I ja się naprawdę nie dziwię. Mamy tutaj całą masę schowków, na przykład szuflada przed pasażerem, to właśnie szuflada, a nie schowek, ponieważ ją wysuwamy w ten sposób. Mamy schowki tutaj, mamy schowki tutaj, mamy schowki pod tymi miejscami na kubki.
Mamy schowek w podłokietniku, naprawdę jest tutaj tego cała masa. I jeszcze jedna rzecz, dzięki całej masie gniazdek, na przykład pod kanapą, czy dzięki przejściówkom przy głównej ładowarce, ten samochód może służyć za wielki powerbank. Bo nie tylko wewnątrz podłączymy na przykład laptopa, ale na zewnątrz możemy podłączyć wiertarkę, mikrofalówkę albo po prostu kolejny samochód elektryczny. Pochwalę też za obecny i sprawnie działający Auto Hold i za kamerkę w lusterku, która nie tylko informuje nas, tak jak asystent martwego pola, że coś się dzieje obok, ale pokazuje nam co konkretnie. I przypomniały mi się jeszcze dwie rzeczy odnośnie tego samochodu. Jedna to plus, druga to minus. Ten plus to wyciszenie i komfort. Naprawdę to jest coś, czego ja się nie spodziewałem. Wiadomo, nie ma tutaj silnika spalinowego i bardzo często w autach elektrycznych jest tak, że ktoś wsiada, oczekuje, że będzie totalna cisza, a takiej ciszy nie ma. Tutaj jest naprawdę świetnie. Oczywiście to nie jest auto do latania po autostradach, więc jest mu troszkę łatwiej przy tych prędkościach powiedzmy 80-100, bo raczej szybciej elektrykami się nie jeździ, ale ile byście nie jechali, to ten samochód jest naprawdę świetnie wyciszony i tak samo komfort, czyli zawieszenie. Tutaj oczywiście pomaga to, że mamy 3-metrowy rozstaw, ale przejeżdżanie przez jakieś nierówności, przez jakieś kolejny, przez jakieś progi zwalniające, to jest, dziwnie to zabrzmi, ale wręcz przyjemność. Naprawdę pod względem komfortu fantastyczna rzecz. A ten minus to coś, czego ja znowu nie umiem zrozumieć. To jest samochód, który możemy nazwać hatchbackiem. A nie ma tutaj wycieraczki z tyłu. I zobaczcie, pada teraz deszcz. Ja mam całą szybę zapadaną plus brudną. Ja tam prawie nic nie widzę. Widzę jakieś światła, że jedzie za mną jakiś samochód, ale na początku szukałem, gdzie tu jest wycieraczka. Nie znalazłem, bo jej po prostu nie ma. Dziwna sprawa. No i dobra, wiemy już większość rzeczy o tym samochodzie, także sprawdźmy sobie to, co wszystkich zaboli, czyli ile takie cacko kosztuje. Ceny Ioniqa z roku produkcji 2023 startują z poziomu 219 900 zł. Jest to kwota, jaką zapłacimy za auto z baterią o pojemności 58 kWh z napędem na tył i mocą 170 koni mechanicznych. Jeśli chcielibyśmy mocniejszą wersję o mocy 229 koni mechanicznych i z baterią o pojemności 77 kWh, nasze konto będzie lżejsze minimum o 247 900 zł. Natomiast najmocniejsza wersja, tutaj również z baterią o pojemności 77 kWh, ale już z napędem na 4 koła i mocą 325 koni mechanicznych, to wydatek minimum 293 900 zł. Przypomnę, że mówię oczywiście o wartościach katalogowych i tych startowych. Dla przykładu najwyższa wersja Ioniq to już koszt 314 900 zł. Także nie ma łatwo, elektryki nie mają łatwo, my też nie będziemy mieli za chwilę łatwo. Ceny wyglądają jak wyglądają, ale cóż, powiem tak, może już podsumowując. Bardzo szybki, bardzo wygodny, moim zdaniem świetnie wyglądający samochód, może jeszcze słowo na ten temat, bo musicie to wiedzieć. Jeśli ten samochód się Wam czy komuś nie podoba, ok, ja to w 100% rozumiem, ale to jest znowu samochód, który wzbudza ogromne zainteresowanie na ulicach czy na parkingu. Nawet do tego stopnia, że ktoś podejdzie do Was i będzie się pytał, co to jest, ile to kosztuje i tak dalej. Bardzo, ale to bardzo rzuca się w oczy i ludzie są tym samochodem po prostu zainteresowani. Także odnośnie wyglądu to tyle i wracając do podsumowania, to powiem w zasadzie tak. Problemem elektryków w Polsce nie są raczej elektryki, tylko ich ceny i brak infrastruktury. Nie wchodźmy w to głębiej, wiadomo o co chodzi. I ja na ten moment elektryka bym jeszcze nie kupił. Ale gdybym już miał takiego elektryka kupić czy mieć, to ja w zasadzie od Ioniqa bym chyba zaczynał. Oczywiście pomijam jakieś samochody typu tam EQS. Mówiąc o autach w tej klasie, w tym przedziale cenowym, o rywalach, to wydaje mi się, że to jest chyba najfajniejszy elektryk, z którym spędziłem ten czas testowy i jeśli szukacie takiego samochodu, to moim zdaniem na pewno musicie ten model sprawdzić, bo to jest naprawdę kawał fajnego samochodu, nawet mimo tego, że jest elektryczny. Dobra, dajcie znać, co Wy sądzicie na temat tego auta, a przede wszystkim, co sądzicie na temat elektryków i tego, że za chwilę teoretycznie, a może już nie teoretycznie, takie samochody będziemy musieli mieć. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Jak to nie problem, to prośba o ocenienie materiału. Jak się podobał, to łapa do góry, jak nie, to do dołu. No i dla osób, które jeszcze kanału nie subskrybują, to zróbcie to teraz. To być może zobaczymy się na przykład za tydzień. A na dzisiaj byłoby to już tyle. Ja wracam leczyć gardło. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.